przetrwanie w dzisiejszych czasach jest ciężkie. Ktoś powiedział, że rozpalić ognisko, uciec do lasu jest idealnie, można sobie przetrwać. Wszystkie te filmiki bushcraftowe, rady pana Wersalki. Słuchajcie, spędziliśmy kolejny dzień właśnie przy ognisku. Zobaczcie, ile tutaj jest materiału, to się jara już bardzo długo. I w taką pogodę utrzymać temperaturę ciała, utrzymać temperaturę, bo inaczej nie temperaturę, tylko suchość odzieży jest bardzo ciężko. I dzisiaj właśnie wszyscy, którzy tam się szykują do tego, co nadchodzi, nie biorą pod uwagę dwóch aspektów. Właśnie, że z jednej strony dla nas las jest właśnie ochroną, a z drugiej strony w lesie bardzo łatwo możemy zginąć. Ucieczka do lasu dla osób nieprzygotowanych skończy się po 2-3 dniach. W różny sposób to się może skończyć. Przede wszystkim hipotermia, wilgoć. W momencie, kiedy zbudujecie sobie jakiś szałas, kiedy zbudujecie sobie jakieś koczowisko, pamiętajcie o tym, że wilgotność powietrza w takim miejscu jest 100%. Tu, żeby przetrwać, rozgrzać się przy takim ognisku, no owszem, złapiecie troszeczkę tej temperatury, ale odejdziecie kawałeczek i tu się sprawdza ta zasada i powiedzenia: nie masz, bracie, to jak w straży. W dupę zimno, w jaja parzy. Niezależnie, którą stronę staniecie, jeżeli będziecie się przodem grzali, będzie wam cieplutko z przodu, a z tyłu niestety będzie chłodek. I teraz te wszystkie rady, te wszystkie szkolenia, które się odbywają, no dzisiaj tak troszeczkę z taką żenadą nawet patrzyłem na to, co się działo wokół. Sprzedawanie gadżetów. Nie ukrywam, paręnaście lat temu, słuchajcie, na początku tej swojej drogi pana Darka z internetu, ktoś mnie tam wkręcił, żeby też zareklamować parę rzeczy. Jednak teraz, po latach, dochodzę do wniosku, że las jest dla osób przygotowanych. Przede wszystkim nastawionych mentalnie, przygotowanych. Dzisiaj zrobienie sobie noclegu jest bardzo ciężko. Nawet jeżeli będziecie mieli suchutki śpiwór, będziecie mieli na sobie suchutką odzież, to po chwili będziecie mokrzy. W nocy, jeżeli zrobicie sobie jakieś legowisko tam z gałęzi, za chwileczkę będziecie w tym legowisku mokrzy. Las, który znajduje się za mną, jest jednym z najgorszych miejsc do przetrwania. Specjalnie wybraliśmy takie miejsce, żeby pokazać, że w takim lesie, słuchajcie, zrobić schronienie, przetrwać jest bardzo ciężko. Jest gigantyczna wilgoć. I czym jest właśnie wilgoć? No, największym waszym wrogiem. Kolejna sprawa, zapasy, które ze sobą weźmiecie. Ile tego weźmiecie? Konserwę, dwie? No, ktoś przyniósł kilogram cukru. Ok, to się przyda, bo z cukru można sobie wysokoenergetyczny napój zrobić. Wystarczy litr wody, 4-5 łyżeczek cukru, no i troszeczkę na tym pociągniecie. Jednak zapasy. Robiłem swojego czasu bardzo dużo różnego rodzaju skrytek. Te, co zrobiłem 5 lat temu, otworzyliśmy jedną niedawno właśnie w okolicach Głuszycy. Słuchajcie, wszystkie konserwy szlak trafił. To były konserwy o przedłużonym jakimś tam terminie do spożycia. Były to konserwy z zapasów wojskowych. No i całą skrytkę po prostu trafił szlak. Nóż nawet, który tam był, byłem pewny, że to będzie jakiś tam lepszy nóż, też skorodował i nie nadawał się do niczego. Nawet eski, porcje, które schowałem właśnie w beczce, miałem to owinięte, zakopane, zrobiony taki ala schronik. Wszystko, słuchajcie, trafił szlak. I teraz nie to, że ja was nie zniechęcam, nie to, że ja was w jakiś sposób odwodzę od tego, tylko staram wam się otworzyć oczy, żebyście byli bardzo czujni na to wszystko, co dzieje się w internecie, żebyście byli bardzo czujni na internetowych oszustów. Słuchajcie, no jeżeli ktoś organizuje spotkanie z wami i chce was uczyć kursu przetrwania, on zaczyna od sprzedawania gadżetów, albo ma stronę, na której są subskrypcje i żebrze o pieniądze, że bo on ma Patronite'a i żebrze o waszą kasę, słuchajcie, omijajcie takich ludzi szerokim łukiem. Jeżeli ktoś układa scenariusze swoich programów, jeżeli ktoś układa scenariusze takich spotkań, to robi wszystko pod was. Zapłacicie, macie to, co chcecie mieć, ten człowiek wam to daje. I szukajcie ludzi naturalnych, ludzi tych, którzy właśnie mają doświadczenie gdzieś w lesie. Ja ostatnimi czasy spotkałem parę osób w swoim życiu, które naprawdę wartościowo przekazały mi swoją wiedzę. Pokazały mi naprawdę, jak wykorzystywać wiedzę ludzi lasu. Jak rozpalić ognisko, jak przetrwać. Nie na zasadzie rad pana Wersalki, słuchajcie, no z tego była szydera, ale dzisiaj najlepszym materiałem do rozpalenia ogniska w lesie i zrobienia koczowiska to są wysypiska śmieci. Macie tam wersalki, macie tam tkaniny, macie wszystko to, co jest potrzebne do przetrwania. W takiej dziczy i głuszy tutaj, jak ja jestem, no tutaj rzadko kto dociera.
nie ma śmieci. To jest, idziecie przez las, nie znajdziecie tutaj puszek, nie znajdziecie żadnych śmieci i nie znajdziecie właśnie takich wersalek. To jest tylko tak w ramach rad pana wersalki. Kolejna sprawa, to co dzieje się teraz w kompleksie Rize. Zalewacie mnie pytaniami. Słuchajcie, chcecie odpowiedzi, macie ekspertów od Rize. Zwróćcie się do nich. Do tych wszystkich, co przez wszystkie lata pisali książki, co mieli dokumenty, dowody. Ci, co opierali się na oryginalnych dokumentach, do tych osób się zwracajcie. Wiem, że te osoby teraz uciekają, wymijająco się zachowują, ale ich ciśnijcie. Niech wezmą kamery, niech pójdą właśnie na teren pierwszego zakładu. Niech nakręcą wam film o podziemiach kompleksu Rize. Niech nakręcą wam film o ożywających podziemiach Rize. Niech nakręcą wam film o biznesie Rize. Nakręciłem film pod tytułem Rize sprzedane. Dzisiaj osoby, z którymi próbuję gdzieś tam rozmawiać, nie patrzą mi w oczy, uciekają przede mną. Bo się okazuje, że co? Że ktoś miał rację? I teraz ci, którzy tam byli piewcami tego całego biznesu, okazuje się, że te są tylko pionkami. Że nad tym jest ktoś, nad tym jest kapitał, ktoś, kto nad tym wszystkim czuwa. Tak jak weźmiecie teraz, rozszerzycie temat Rize, to cała Europa i cały świat po prostu teraz tak wygląda. Pieniądze, biznes. Kolejna sprawa, pogoda. Dzisiaj jest chyba 24 albo 25 lutego. Zobaczcie dookoła. Jest 10 stopni ciepła. Przestał padać deszcz, słońce wychodzi. I to jest luty. Kiedyś się mówiło, idzie luty, szykuj ciepłe buty. A teraz można sobie wyjść, rozjarać ognicho i w nocy można posiedzieć sobie w lesie, nie zamarzając. Ja jeszcze pamiętam czasy, kiedy w lutym było minus 20 stopni i 2 metry śniegu. Dzisiaj to jest tylko po prostu marzenie. Jednak zmiany klimatyczne, które się odbywają, są cykliczne. Od wielu, wielu, wielu lat, zawsze w zasadzie, jako ludzie byliśmy oszukiwani przez elity rządzące. Zawsze albo to kapłani, albo to księża, albo to politycy wykorzystywali zmiany pogodowe na to, żeby straszyć masę. Zaćmienia słońca były wykorzystywane w Egipcie. U nas wszelkiego rodzaju plagi były wykorzystywane, żeby straszyć ciemnotę. Wtedy straszono lasem, ciemnością, strzygami, duchami, wszystkim innym. A pogoda rządzi się swoimi prawami. Teraz straszą nas globalnym ociepleniem, straszą nas wielkimi zmianami pogodowymi, ale zwróćcie uwagę, że te cykle następują po sobie. Lodowce, epoka lodowcowa. Co się stało z lodowcami? No bo się roztopiły, bo przyszło ocieplenie klimatu. Teraz kolejne mamy tą fazę, mamy kolejny etap przesuwania się cykli pogodowych i zmienia się po prostu klimat na Ziemi. Nie to, że Ziemia się zmienia, nie to, że to będzie jakiś Armagedon, nie to, że przyjdą jakieś gigantyczne fale powodziowe, a to się stanie. Niektóre państwa, niektóre kraje, które znajdują się w depresji, one zostaną zalane, ale inne się wypięczą i to jest naturalna kolej rzeczy. I zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Dlaczego rządzący nas do tego nie przygotowują? Dlaczego teraz, w momencie, kiedy szykują się właśnie gigantyczne zmiany pogodowe, wybuchają jak na zawołanie kolejne wojny? Depopulacja to już jest fakt. To, co się teraz dzieje na świecie, jest niezaprzeczalnym właśnie otwarciem, wielkim otwarciem wrót. To, co ono oznacza, no dla jednego będzie oznaczało totalną depopulację, dla innego będzie oznaczało to otwarcie parasola w dupie. Także każdy może to sobie interpretować, każdy ma własne zdanie, każdy ma własną opinię, swój rozum i każdy może sobie to interpretować, jak mu się żywnie podoba. Teraz to, co wydarzyło się na północy, to, co wydarzyło się na Syberii, to, co wydarzyło się na Alasce, jest praktycznie dowodem na to, że za chwileczkę staniemy się świadkami gigantycznych zmian pogodowych. Teraz na Syberii odkryto, wieczna zmarznina puściła, odkryto jakieś tam miasto. Na Alasce, w miejscach, gdzie były miejsca niedostępne, odkryto jakieś nowe gatunki zwierząt. W dżungli amazońskiej odkryto nowy gatunek węża, który ma 8 metrów długości, waży 200 kg i jest dużo potężniejszy od anakondy. Do tej pory uważano, że anakonda jest największym takim wężem, a teraz się okazuje, że są dużo większe węże i one sobie gdzieś tam żyją. I teraz, jeżeli takie coś ukrywa się w dżungli przez tyle lat, mamy taką technologię, mamy drony, mamy satelity, mamy naukowców, mamy wszystko i nie możemy czegoś takiego odkryć, to teraz okazuje się, że takie informacje cały czas się przedostają do informacji.
Małpa śnieżna. Teraz okazuje się, że małpa śnieżna posiada swojego jakiegoś dalekiego tam kuzyna, który jest wielkości człowieka. Czy to jest właśnie ten mityczny Yeti? I teraz w tym natłoku wszystkich informacji, tego co dzieje się dookoła, wychwycić, wyłapać takie informacje jest bardzo ciężko. Żyjemy teraz w krzykliwych czasach, żyjemy w czasach totalnej propagandy, właśnie śmierci, wojny, głodu, a inne rzeczy nam uciekają sprzed nosa. I teraz zachęcam Was właśnie do wyjścia z domu, nawet w taką pogodę. Tylko trzeba trafić w miejsce, gdzie można sobie rozpalić ognisko, posiedzieć godzinę, dwie, naładować, słuchajcie, baterie, popatrzeć dookoła, a to jest ciężkie. Powiem Wam, że ciężko jest stanąć w środku lasu, wyłączyć się całkowicie i wsłuchać się w tą ciszę. To boli, to jest bolesne, a z drugiej strony sztuczna inteligencja wręcz zakazuje nam czegoś takiego. Musk gardzi przyrodą, gardzi zwierzętami, gardzi lasem, on najlepiej by to wszystko wrzucił do chmury, do neta, żebyśmy sobie tam żyli i jesteśmy odciągani od tego, ale niestety nie da się żyć bez właśnie przyrody. My jesteśmy tak stworzeni, że musimy mieć słońce, musimy mieć powietrze, musimy mieć wiatr, wszystkie te bodźce. Bez tego nie możemy żyć. Życie pod ziemią, światy podziemne. No teraz się okazuje, że w Chinach kolejne podziemne miasto zostało zagazowane czy tam zalane wodą. W Kanadzie prowadzili takie eksperymenty 20 lat, ludzie chowani pod ziemią. W Norwegii to są tylko jakieś szczątkowe informacje, że jeszcze za czasów Niemców gdzieś coś takiego było prowadzone. I teraz takich informacji są setki. Życie pod wodą. Słynny projekt amerykański Biosfera, który skończył się totalnym mordobiciem uczestników tego projektu. Mieli stworzone idealne warunki, mieszkali tam, nie wiem, rok, dwa, trzy. I w pewnym momencie z idyllicznego takiego świata przeszli do świata wojen. Niestety mamy taką naturę, że w pewnym momencie gdzieś te nasze wewnętrzne geny, gdzieś ten wewnętrzny nasz potwór, który gdzieś tam sobie w nas mieszka, bierze górę. Zwróćcie uwagę, jaka jest brutalizacja wojny teraz na Ukrainie. To, co dzieje się w Strefie Gazy. To, co dzieje się w Afganistanie. Zwróćcie uwagę, od momentu, kiedy Amerykanie wyszli z Afganistanu, talibowie zrobili tam totalną rzeźnię. To, co było przez 20 lat, gdzieś tam cywilizacja Afganistanu, to wszystko zostało teraz stracone. Z powrotem doszło do obrzezania kobiet. To nie tylko Afganistan, ale wiele, wiele państw muzułmańskich to stosuje. Doszło do zabójstw religijnych, doszło do uwstecznienia życia w Afganistanie o jakieś 30-40 lat. Jeżeli ta rewolucja by się im powiodła, to nie wiem, czy oni by dalej nie poszli. Chociaż Afganistan jest na tyle bogatym krajem, że oni mogą sobie pozwolić na enklawy biedy, bogactwa i wojny. Tak samo jest w różnych krajach. Sytuacja na granicy polsko-ukraińskiej. No już dochodzi tam do rękoczynów, już jedna i druga strona jest tak tym przemęczona, a czyja to jest wina? Moja? Twoja? Nie. Polityków. Politykom na tym zależy, oligarchom na tym zależy, ludziom, którzy czepią na tym gigantyczne, słuchajcie, pieniądze. My jako zwykli obywatele nie mamy na to najmniejszego wpływu. Co z tego, że wyjdę na ulicę, będę dar mordę? To nic nie da. Albo zostanę spałowany, albo zostanę pobity przez opcję przeciwną. Ale właśnie na tym to polega. Plan Himmlera, słuchajcie, właśnie to zakładał, że przyjdzie moment, 80-85 lat, ostatnio była dyskusja, że mówiłem ile, 70-75 lat, że co 10 lat wydłużam ten okres, ale to w końcu się spełni. Słuchajcie, 80, 70, 100 lat, ale ten testament się wypełnia. I teraz się okazuje, że jeden z włoskich polityków rzucił to hasło, testament Heinricha Himmlera, że nacjonaliści niemieccy, którzy teraz próbują dojść do władzy, opierają się na testamencie Heinricha Himmlera. I teraz ile w tym jest prawdy? Wiele lat, słuchajcie, od zakończenia wojny, wielu takich Darków Kwietniów opowiadało niestworzone historie. Dziesiątki takich Jareckich, słuchajcie, po całej Polsce, po całej Europie rozsianych, którzy przekazywali tą wiedzę. I teraz co najbardziej Was kręci w momencie, kiedy zaczynacie się interesować II wojną światową, kompleksem Rize? Ano właśnie ten okultyzm, mistycyzm, to, co dzieje się za kulisami i w podziemiach. Wyjdź z tego dymu. To, co dzieje się za kulisami i w podziemiach właśnie nazistowskich. Nie interesuje nikogo, no znaczy nikogo. Są fanatole,
którzy tam interesują się jakimiś takimi suchymi danymi liczbami. Co najbardziej ludzi kręci właśnie w kompleksie Riza? Szalone opowieści Dariusza Kwietnia. Słuchajcie, jeżdżę po całej Polsce, nawet dzisiaj była taka gadka, mówi: Darek, nas nie interesuje to, co tam, ile betonu, kto, jakie te suche dane, nas nie interesują. Opowiedz nam jakąś taką legendę, nie? I słuchajcie, nie to, że wymyślam, te same legendy, które ja zasłyszałem, opowiadam od wielu, wielu, wielu lat. Słuchajcie, mogę opowiadać to w tej samej treści. I to się podoba. I ludzie jeszcze tego chcą. I mówią: kurde, Darek, mówię, to jest zajebiste. Tego my chcemy. My nie chcemy jakichś tam suchych faktów, my nie chcemy jakiejś tam matematyki, tylko po prostu takich legend, bajań, takich mitów. Tylko, że na tym świat nie jest zbudowany. To jest jako dodatek do życia, to jest fajne. Z tego trzeba wyciągać wnioski. Jakieś tam są prawdy, półprawdy, jakieś tam wychodzą z tego małe jakieś takie, no nie wiem, niuanse, które trzeba samemu poddać korekcie i samemu wyciągnąć z tego wnioski. Ja wiem, że to jest takie zachęcające. Ja podaję nieraz fakty, jednak te fakty, no nie, Darek, to nam się to nie podoba. Powtórzę to jeszcze raz. Ludzie nie chcą faktów. Ludzie do Rize nie przyjeżdżają po to, żeby słuchać jakiegoś tam pitolenia suchego, jakiegoś tam gościa, który by, no nie wiem, no jak automat, tu było tamto, tu użyto tego, tylko chcą właśnie legend. Po to ludzie jadą do Malborka, po to ludzie jadą do Krakowa, po to ludzie jadą właśnie w takie miejsca, żeby słuchać tych legend, tych bajań. Słuchajcie, przy takim ognisku zapada zmrok, opowiada się to. Ale w tym momencie przemyca się pewną informację. W sumie dobrzy bajarze uzyskują w Bardowie szczególnie, w swoich tych przekazach uzyskiwali niesamowity efekt. Jak to powiedzieć, jakiego to słowa użyć? Manipulowali tłumem. Używali po prostu swoich bajań, w tych bajaniach przeplatali jakieś tam racje, bo płacił im za to jakiś tam kacyk i oni sterowali ludźmi. I dzisiaj, słuchajcie, dokładnie jest to samo. Znam paru tuzów internetowych właśnie, którzy sobie tam mordę podcierają internetem, którzy są, no, znaczy internetem, kompleksem Rize, którzy dostają scenariusz i muszą działać według tego scenariusza, bo pan i władca tak zapłacił i kazał to zrobić. I na tym to polega. A boli innych to, że przychodzi sobie jakiś naturszczyk i w sposób taki naturalny sypie z rękawa takimi informacjami. Po pierwsze, boli to tego, który nie zarabia na tym pieniędzy. A po drugie, boli to tych, którzy biorą za to pieniądze, a nie są w stanie tak powiedzieć, jak ten, który to mówi w sposób naturalny. Koniec. Także w każdym bądź razie te wszystkie informacje, które teraz wypływają na temat Gontowej, Moszny, na temat tunelu pod Górą Węglową, na temat tego, co będzie się działo w Nowej Rudzie Słupcu, to, co będzie się działo w Boguszowie Gorce, to jest niestety prawda. To wszystko już zostało podpisane w 2020 roku. Nowa rzeczywistość dla Dolnego Śląska i dzisiaj to już jest fakt. I odbywa się już pewien taki chocholi taniec pewnych polityków, pewnych biznesmenów, którzy się zorientowali, że nic z tego nie będą mieli, że to wszystko przejmuje ktoś inny, że ktoś inny będzie czepał na tym kasę. I co dalej? Co dalej z historią II wojny światowej? Co dalej właśnie z tajemnicami kompleksu Rize? Czy to umrze sobie w sposób naturalny? Czy... No stary numer, gdzieś nigdzie nie staniemy, tam dym za nami pójdzie. Czy kiedyś ktoś będzie sobie tak stał przy ognisku i opowiadał o kompleksie Rize? Nie mam zielonego pojęcia. Nie wiem. Kiedyś może zostaną sobie właśnie suche fakty. Jednak przekaz, ten, który do tej pory gdzieś tam sobie poszedł, jest naprawdę na tyle silny, że tysiące ludzi, jest to dla mnie, słuchajcie, takie no budujące, zaskakujące, przerażające, że tysiące ludzi, słuchajcie, chce przyjeżdżać, przyjeżdża, ogląda szalonego Dariusza Kwietnia. Także to jest naprawdę taki element budujący. Jednak odsyłam Was do Andrzeja ze Znaków. Jak chcecie sobie tam pooglądać, jak z różdżkami szaleniec biega po lesie, obejrzyjcie sobie Andrzeja. Jeżeli chcecie obejrzeć sobie kanały takie pragmatyczne, gdzie są właśnie zachowane takie detale, dbałość o szczegóły, no nie będę tu polecał tych kanałów, gdzie są subskrypcje, słuchajcie, bo mi naprawdę się, nie subskrypcje, tylko te, jak to się nazywa, sponsoring, bo to sami wiecie, że to jest dla mnie prostytucja internetowa, to nie, tego nie będę polecał, ale
wejdziecie sobie do Andrzeja, wejdziecie do Dolnoślązaka, obejrzycie sobie te kanały i jest masa ludzi, którzy zaczynają tą swoją przygodę z internetem, którzy zaczynają właśnie jakoś tam wychodzić do ludzi, którzy robią to jeszcze z pasją. Bo naprawdę ostrzegam przed wróżbami, wróżkami, przed różnego rodzaju naciągaczami, przed różnego rodzaju wizjonerami, bądź ludźmi, którzy na temat kompleksu Rize wiedzą wszystko. I tylko co jest szczególne, dawajcie kasę, jest liga dla sponsorów, jeżeli zapłacisz więcej, dowiesz się więcej, a tak naprawdę gówno się więcej dowiesz. Słuchajcie, my wszyscy zaczynaliśmy na tym samym wózku, zaczynaliśmy na tym samym podwórku i wiedzę mamy dokładnie taką samą. Nie więcej, nie mniej. Ja się oparłem na legendach, ja się oparłem na bajaniach, ja oparłem się na szaleństwie, które dla mnie jest fajne. Nie tylko dla mnie, ale dla dziesiątek innych osób, które w to idą. Inni poszli w totalną komerchę. A wam zostawiam ten wybór, ale ostrzegam. I dokładnie tak samo jest z tymi wszystkimi szkołami przetrwania, z tymi wszystkimi internetowymi właśnie szkołami przetrwania. Poznałem wczoraj człowieka, który ma szkołę survivalową, a nigdy w takich warunkach nie był. W internecie, słuchajcie, facet jest potęgą, a poza internetem nie spędził nigdy nocy, nie spędził nawet godziny w takich warunkach. I tak się on sam mi zaproponował, że będzie się dzielił ze mną kasą. Ja będę jego takim człowiekiem w terenie. No ja mówię, nie o to w tym wszystkim chodzi. Mówię, są inni, którzy się do tego nadają, ja nie. I teraz tak wracając jeszcze do tematów takich pokrewnych, które są związane właśnie z przetrwaniem, z końcem świata. Sztuczna inteligencja. Ostrzegam, próbuję jakoś ludzi odciągać od tego, ale jednak się nie da. Bez sztucznej inteligencji, słuchajcie, dzisiaj w zasadzie nie istnieje nasze życie. Złapałem się też na tym, że przyjechaliśmy do miejsca, gdzie nie ma internetu. Gdzie nie ma kasy fiskalnej, gdzie pani w sklepie nawet pierwszy raz kogoś widzi na oczy, jest w stanie mamrota dać na krechę, bo jeszcze tak ufa. Także są takie jeszcze miejsca i tu bez sztucznej inteligencji, słuchajcie, jesteśmy niemi i ślepi. Nie wiemy jak postępować, nie wiemy jak się zachować. Jeżeli nie mamy przy sobie jakiejś tam gotówki, trochę glejberów w skarpecie, naprawdę mamy przerąbane. Także świat bezgotówkowy, owszem, dla mieszczuchów, ale nie dla ludzi, którzy są gdzieś mieszkają sobie w takim terenie, którzy gdzieś wybrali sobie życie na takim odludziu, tu w zasadzie sztuczna inteligencja jest bezsilna. Ale dla mieszczucha, który tu przyjeżdża, życie jest po prostu niemożliwe bez internetu. Godzina czy tam dwie, słuchajcie, bez internetu, naprawdę ludzie wpadają w panikę. Nie mogę zadzwonić, ktoś nie może do mnie zadzwonić. Nie mogę zobaczyć na swoją gdzieś tam stronę, ile mam lajków, ile mam polubień. Nie mogę odpowiedzieć, nie mogę skomentować. Nie żyję, nie ma mnie. Jestem wyrzucony z grupy, bo nie mam internetu. Właśnie na tym to polega, na tym wyobcowaniu. Kiedyś najgorszym dla człowieka, co mogło być, jak żyliśmy w stadach, było wyrzucenie z grupy. Do dzisiaj tak jest. Jeżeli jak ktoś zostanie wyrzucony z grupy na obrzeża, nie da sobie rady. I dzisiaj właśnie to, jak słyszycie, że ktoś popełnia samobójstwo w internecie z tego powodu, że ktoś go skrytykował albo coś, to jest wykluczenie. To jest dokładnie ten sam mechanizm działający na naszą psychikę. I ludzie, którzy zostają wykluczeni, nie potrafią się znaleźć. A to buzik prawda. Można się odwrócić w drugą stronę, słuchajcie, pójść w inną ścieżkę i dalej sobie żyć. Nie jesteśmy uzależnieni tylko od jednego miejsca, od jednych osób, od jednego, nie wiem, drzewa, pod którym zawsze sikamy. Możemy sobie pójść wszędzie i możemy robić wszystko. To zależy tylko i wyłącznie od nas samych. Ja jestem tego przykładem. Wielokrotnie, słuchajcie, byłem załamany, że mój świat się zawalił, że to, że tamto. I kiedyś po prostu przejrzałem na oczy. Mówię, ja jestem kreaturą mojego losu. Ja po prostu podejmuję decyzję, jak moje życie będzie wyglądało. Wiadomo, że z dnia na dzień nie zostanę Rockefellerem. Wybieram sobie jakąś taką ścieżkę, żeby po prostu nikomu nie wadzić, a wobec siebie być fair. I słuchajcie, tak można. To działa. Można tak funkcjonować. To jest takie proste. Nie można polegać na internetowych wróżkach, słuchajcie, czy jakichś przepowiadaczach przyszłości, no bo to źle się potem kończy. Nie można być uzależnionym od konsumpcjonizmu. Fakt faktem, bez kasiory się nie da żyć. No kasiorę trzeba zarabiać. Ale nie można być uzależnionym od wielu, wielu, wielu takich czynników. I teraz ja się znowu rozgadałem i teraz jestem właśnie taki przepiękny moment. Słuchajcie, przeszła chmura z deszczem, gdzieś tam wychodzi sobie słoneczko i urok lasu.
to może zgubić, to może zwieść, słuchajcie, niesamowicie. Ognisko sobie w tym momencie zaniedbamy, a za chwilę znowu przyjdzie, słuchajcie, chmura, znowu za chwilę będzie lało i znowu będzie mokro. I taki moment trzeba właśnie wykorzystać, właśnie podejść do schroniska, wysuszyć sobie spodnie. No jeżeli macie na sobie 15 warstw jakichś tam ciuchów, no to trzeba je pościągać, osuszyć i wykorzystywać właśnie takie momenty. Jest luty, zaraz będzie marzec, zaraz będzie wiosna, zaraz będzie piękne słoneczko i to wszystko, co teraz to jest dla mnie wrogiem, stanie się moim przyjacielem. Pod warunkiem, że nie będzie kleszczy, mrówek, gzów i innych rzeczy. Bo wtedy to jest przerąbane. No i jak teraz by się jeszcze tu pokazały te węże 8-metrowe, to już w ogóle by było zajebiście. Ale w każdym bądź razie jest takie powiedzenie, nieważne jak szybko będziesz się kręcił, dupa zawsze jest z tyłu. Także zawsze znajdziemy powód, zawsze znajdziemy jakiś tam problem, żeby było źle i trzeba szukać właśnie tych dróg opcjonalnych. Dzisiaj się rozkładałem jak jakiś kaznodzieja. Dlaczego? No bo czasami już mam dosyć bezradności ludzi. Autentycznie czasami wczoraj, młody chłopak, 32 lata i on do mnie mówi, że on stracił sens życia. To ja mówię, dlaczego straciłeś ten sens życia, nie? Bo na jakimś portalu randkowym poszedł na randkę, laska go okradła, bo coś mu wrzuciła do drinka i on nie widzi jakiegoś dalszego sensu egzystencjonalnego. Mówię, słuchaj człowieku, no to świat ci się zawalił, bo poszedłeś, mówię, gdzieś na jakiś rympał, a okazało się, że nie ty byłeś górą, tylko ona, że ktoś cię okradł, ktoś cię wykorzystał i teraz... I tak zaczęliśmy rozmawiać, słuchajcie, i on mi zaczął opowiadać, jak jego życie od kilku lat wygląda. Tylko internet, jakieś tam portale randkowe. Człowiek praktycznie z domu nie wychodzi, żyje gdzieś tam na tych dietach kubełkowych, zarabia w internecie, bo tam gdzieś jakiś tam sobie sklepik założył, kup, sprzedaj, ukradnij. I dla niego świat się skończył. Szok. Także też go wyciągnąłem trochę w teren. No, on jest w ogóle w szoku, że można oddychać, że można żyć zupełnie inaczej, że można żyć bez internetu. Dzisiaj wziął rower, pojechał na długą wycieczkę, nie wiem czy wróci, bo ostatni raz na rowerze, nie wiem ile lat temu jeździł, no ale wszystko jest dla ludzi. I teraz oderwać właśnie się od interneta, oderwać się od telewizora, odejść od tego. Można, słuchajcie, naprawdę, przed chwileczką było do dupy, lało, a teraz jest fajnie. No. I za chwileczkę wrócą następni, którzy poszli teraz sobie gdzieś tam do lasu. Zobaczymy w jaki sposób wrócą, bo tu niedaleko są bagna. Niedaleko jest jeszcze gorzej niż w tym miejscu. No zobaczymy, przyjdą się grzać. I nocleg. Noc będzie za kilka godzin. Trzeba przygotować noclegownię, trzeba przygotować jakieś schronienie. Trzeba, no nie wiem co zrobić. Najlepiej wsiąść z samochodu, przejechać 15 km. Tam jest agro. I chyba tak zrobimy. No ale w każdym bądź razie musicie obiektywnie podchodzi do tego. Musicie patrzeć na to wszystko, co jest w internecie, nie łykać tego wszystkiego jako fakty i prawdy objawione, bo to jest najlepsza droga do zguby. Nie można tego, co widzicie w internecie, brać jako prawdy. Ja jestem szczęśliwy z tego powodu, że ja nie oglądam żadnych kanałów. Nie oglądam programów typu posrało mnie, atakują mnie tutaj, znaczy atakują, zaczepiają mnie ludzie i gratulują mi kanału na TikToku. Ja nie mam żadnego kanału na TikToku. Ja jestem tylko tutaj na tych swoich YouTubach i to wszystko. A to, że gdzieś tam coś jest, nie mam z tym nic wspólnego. I niektórzy mówią, to jest nieprawda, bo pan odpowiada na komentarze, pan tam pisze, mówi, ja z panem pół roku na jakimś tam gadulcu rozmawiałem, nie? Mówię, super. Tak samo, słuchajcie, sytuacja sprzed paru lat, kiedy byłem w Rize, wtedy jeszcze byłem złym panem Darkiem z internetu, była niezła hamuwa wtedy na Soboniu, dzwoni do mnie Michał Sapeta z Tuczna, że ja łażę mu po dachu w Tucznie, po spalonym zamku. 22 osoby widziały mnie, jak chodziłem po zamku. Widziałem zdjęcia. Ja w innym miejscu balowałem, a w innym miejscu widziała mnie grupa 20 osób na zgliszczach spalonego pałacu, na dachu, na konstrukcji, która się ledwo trzymała. A dzisiaj, jak to wytłumaczyć? No w internecie wszystko jest możliwe. Nawet widziałem teledysk, ktoś nakręcił w Orłowie, jakiś tam wybitny raper, który miał uczestniczyć. Ja nigdy nie wiedziałem o tym, że jakiś taki powstaje teledysk. To jest możliwe. A jak wytłumaczyć tamto zdarzenie z Tuczna? Potem jeden z gurów miejscowych, który tam był w Tucznie, uważał, że mam dar wprowadzania ludzi w zbiorową halucynację.
sztucznie mieliśmy kilka takich zdarzeń. W Wylatowie, w Janowicach Wielkich było kilka takich miejsc. I teraz, jak do tego się dzisiaj odnieść? Ja mam osobiście, nie mam pojęcia. Na pewno zapewniam Was, że żadnych tych TikToków, żadnych tam WhatsAppów nie mam. Żadnych komunikatorów, żadnych jakichś tam stron, na których gdzieś tam występuję. Ktoś robi dla mnie może fajną robotę. Jeżeli wpłacacie tam jakieś pieniądze, no to już jest tylko wasza dobra wola, bo ja z tym nie mam nic wspólnego. I teraz no jeszcze kilka tematów. No nie, bo to są ciężkie tematy związane z wojną, z kryzysem, zniszczenia. Jeden muszę poruszyć. Słuchajcie, biopaliwo. Dla mnie to był kuźwa szok. Ja do tej pory myślałem, że biopaliwo to gdzieś skupy świń to robią, skupy krowy, mówię, bo są te wielkie hodowle, mówię, z odchodów gdzieś tam metan. I słuchajcie, objawienie. Biopaliwo to jest pszenica, żyto, owies. Pali się w piecach, to jest najtańsza forma, słuchajcie, ogrzewania, napędzania jakichś tam turbin w elektrowniach, zboże. Głód na świecie, ludzie umierają z głodu, wielki krzyk, a tu zbożem pali się w piecach. Słuchajcie, jestem w permanentnym szoku. Tu się krzyczy tyle, wysypuje się zboże, jestem temu przeciwnikiem. Za to powinni, słuchajcie, takie kary walić. Ja pochodzę z biednej rodziny. Jeździłem na wieś, wiem co to znaczy ciężka praca w polu. Wiem co to znaczy mieć zapas pszenicy, owsa na zimę dla zwierząt i dla ludzi. Ja nigdy tego nie zrozumiem, żeby wysypywać zboże na ulicę, żeby niszczyć kukurydzę, żeby rzucać chlebem, jajkami polityków. Nie są warci tego. Chcecie rzucić polityka, rzućcie gównem. A nie jajkiem, bo to jest jedzenie. To jest coś, co może komuś życie uratować. To jest taki mój apel. Wybierajcie łajno do rzucania w polityków, a nie jedzenie. Kiedyś ktoś podjechał właśnie traktorem i gdzieś tam jakiś punkt polityka opierdzielił łajnę. Proszę bardzo. I coś takiego róbcie. Ale nie niszcie jedzenia. I teraz właśnie te biomasa, biopaliwo. Słuchajcie, jestem w permanentnym szoku. Chyba widać jeszcze drgawki. Nie, to jest po prostu... Dla mnie jest niezrozumiałe. Mamy kryzys światowy, mamy kryzys żywieniowy, a tu nam się takie numery odstawia. Także to jest właśnie jeden z tych tematów. Kolejna sprawa, hodowanie łososia norweskiego i tych innych. Te wielkie farmy, co tam są, te klatki, w których te łososie się hoduje. Ostatnio widziałem filmik, co na dnie, tam gdzie ta karma opada na dno. Jakie tam kuźwa kraby rosną. Jakie tam jakieś inne zwierzęta sobie tam wegetują. Także ja się nie zdziwię, że kiedy z jakiegoś fiordu Godzilla wyjdzie. Także to jest takie, to są te tematy. To sztuczna żywność, jedzenie z drukarek 3D. No, to jest właśnie powód do zatworzenia. To jest powód do jakiegoś tam dzwonienia na alarm. Słuchajcie, sami jesteście... obserwatorami, sami jesteście ekspertami we wszystkich dziedzinach, jak to każdy Polak potrafi, mając dzisiaj internet. Nie ma po prostu większego eksperta, jak tacy eksperci internetowi. Pointeresujcie się właśnie biopaliwem, tym zbożem. Spróbujcie jakoś tam wpłynąć, spróbujcie jakiś tam alarm podnieść na... Nie wiem, to nic nie da w sumie, ale gdzieś próbujcie. Przykładem tego, że takie apele krzykiem na puszczy jest protest Kulawego. Wtedy byliśmy u niego, chodziło o te drzewa. No to pojechali inną drogą i wychlastali. Wszystko, co mieli wychlastać, wszystko wycięli. A Kulawego zasięg na tym jego piździku był ograniczony. Ile mógł, tyle zabrokował. W internecie, słuchajcie, krzykaczy setki. Ale żeby któryś wyszedł na ulicę, żeby ktoś do niego przyjechał i poszedł. Owszem, było paru cwaniaków, którzy chcieli u niego przezimować. Także to na to trzeba też uważać, na takich ludzi. Ale w każdym bądź razie. Do tego kryzysu, który teraz jest, który wytwarzają, naprawdę podchodźcie w sposób jakiś taki racjonalny. Szukajcie racjonalizmu i szukajcie no właśnie takich miejsc. Wyjdźcie w takie miejsce, przemoknijcie, przemarznijcie, złapcie grypę, przechorujcie, żartuję z tą grypą, ale w każdym bądź razie trzeba tego doświadczyć. Wyjść z domu i nie to, że mądrować się gdzieś tam w jakiś, nie wiem, sposób internetowy, tylko spróbować czegoś takiego. Jeżeli komuś starczy na tyle odwagi, żeby wyjść, niedługo będzie takie spotkanie, gdzie podam termin, gdzie będziemy właśnie w takim miejscu. Rzucę pineskę, spinkę, nie wiem jak to się nazywa.
gdzie będzie można nas po prostu znaleźć. Jeżeli ktoś będzie miał ochotę, serdecznie zapraszam na takie spotkanie. A kilka takich spotkań będzie. I teraz tak na zakończenie. A nie, o spotkaniach w Żucewie nie będę już mówił, bo to już jest zbyt popularne. Jednak nie, o spotkaniach nic nie będę mówił. Ale w każdym bądź razie tak na zakończenie. Wyjdźcie z domu, zostawcie no, telefon, zostawcie ścieżką. Słuchajcie, sam się na tym łapię. Telefon mam prawie zawsze przy dupsku. Dlaczego? Bo muszę mieć kontakt, bo muszę, no bo muszę. Ale słuchajcie, jakie jest uczucie fajne, zostawiam telefon w samochodzie albo zostawiam telefon gdzieś i idę bez telefonu. W pewnym momencie ręka odruchowo do kieszeni, o kurde, gdzie jest telefon? Nie mam telefonu i rodzi się takie poczucie takiej paniki. Albo syn zadzwoni, albo coś może tam się stanie, albo to, bo muszę mieć kontakt. I to jest właśnie taki kruczek. A druga sprawa, trzymanie w zasadzie ręki cały czas na telefonie. I oglądanie nie wiem czego. Życzę Wam i szczególnie osobom, które są w moim wieku, życzę Wam, żeby Wasze dzieci, Wasze wnuki znalazły sposób, albo Wy, żebyście znaleźli sposób na wspólny kontakt bez internetu, bez telefonu, żeby to było możliwe. Także no tego Wam życzę.